Witaj Metanoio, witajcie nasi przyjaciele. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy na konferencji The Global Leadership Summit. Jesteśmy tu naprawdę sporą grupą, z czego się bardzo cieszę, bo jest to dla nas bardzo wyjątkowa konferencja. Tutaj powstało bardzo wiele inicjatyw dla naszej wspólnoty. Inspirujemy się, budujemy się, rozwijamy się tutaj na tej konferencji. A teraz chciałbym przekazać Wam kilka newsów na najbliższy czas. W najbliższy czwartek w naszej sali na Sienkiewicza 11 o godzinie 17 Szkoła Modlitwy. Zapraszam Cię serdecznie. A w niedzielę, jak w każdą niedzielę, spotkanie uwielbienia o 11.30. Przybądźmy licznie, zaproś swoich znajomych, zaproś swoich przyjaciół, weź swoją rodzinę. I do zobaczenia. Zbliża się koniec roku i w związku z tym kilka wyjątkowych wydarzeń. 31 grudnia chcemy zakończyć rok wieczorem dziękczynnym. Chcemy podziękować Bogu za cały ten rok. Myślę, że mamy za co dziękować. Tak wiele się wydarzyło w naszym życiu. Tak wiele dobrego się wydarzyło dzięki niemu. To, że możemy być razem, to jest inspirujące, wspaniałe i warto za to dziękować. Chcemy Was zaprosić do wyjątkowego głosowania na wyjątkową nagrodę. Jest to nagroda gorącego serca. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy w tym roku wyjątkowo pracowali, wyjątkowo wkładali serce w swoją pracę. Wy wiecie pewnie, kim te osoby są. Od swoich animatorów otrzymacie link do formularza głosowania i zapraszam Cię serdecznie, zagłosuj. Wszystkich metanojczyków, naszych przyjaciół zapraszamy do wspólnej zabawy sylwestrowej. Jeśli chcesz spędzić ten czas w naszej wspólnocie razem z nami, zapraszam Cię serdecznie do rejestracji. Na naszym fanpage'u, na naszej stronie znajdziesz link do formularza rejestracyjnego. Zapraszam Was do naszego sklepu internetowego. Tam do końca listopada trwa promocja na wszelkie nasze materiały audio i wideo. Mam dla Was jeszcze jedną bardzo ważną informację związaną z tym miejscem i z tą konferencją. Nie tylko raz w roku jeździmy na konferencję The Global Leadership Summit, ale staramy się rozwijać na co dzień. I Szkoła Liderów jest takim miejscem naszego rozwoju. Zapraszam Cię serdecznie, bo trwa nabór do czwartej edycji. Jeżeli masz tyle pokory, żeby przyznać się, że nie wiesz wszystkiego, że chcesz się rozwijać, jeżeli masz w sobie niezgodę na rzeczywistość, która Cię otacza, zapraszam Cię do zapisu. A teraz zapraszam Was na Kafe 7. Miejcie dobry czas, miejcie czas relacji. Życzę Wam udanego, błogosławionego tygodnia. Do zobaczenia.